Honda NC 700, jak widać. Moja opinia, fajny motocykl do takiej rekreacyjnej, spokojnej jazdy. Wiadomo, tutaj 40 parę koni, chcąc powariować gdzieś pewnie w okolicach stówki śmignąć tirano, to troszkę ciężko, ale no, wynagradza niskim spalaniem. No i takim, można powiedzieć, bezawaryjnością. Cóż tutaj do zrobienia? Przeglądzik plus troszkę eksploatacji typu napęd. Gwoździk wbity gdzieś tu jest, powietrze uchodzi, także to też do zrobienia. Jakieś tam płyny, luzy zaworowe, filterki i takie historie do sprawdzenia, łożyska i różne tam rzeczy podobne. Przebiegu podobno 24, no nie wiem jak to tam faktycznie jest. Nie będę dochodził. Co zrobić trzeba? No trzeba rozkręcić. Pierwsze się zabiorę za luzy zaworowe, to sobie ogarnę, będzie z głowy. A później tematy dookoła, typu właśnie jakieś kontrola łożysk, zrobienie tego koła z tyłu. I takie tematy eksploatacyjne jak napęd, to sobie zostawię na koniec. Także pierwsze co? Ściągam chłodnicę, dobieram się do pokrywy zaworowej. Etap pierwszy całej roboty, on może tak, po środku luzy zaworowe, tutaj akurat prosta sprawa, przy odrobinie, że tak powiem, zdolności manualnych, wszystko już umyte, luzy ustawione, popychacze mamy dość grube, lecz aluminiowe, ale to nie jest problemem, te silniki robią przebiegi przeogromne. Luz, śruba kontra, prosta sprawa, ustawione, to chyba nawet jest na drugi cylinder, czyli pierwszy od rządu ustawiony, tak. Tak, jest ustawiony, jest umyty, także klepie, bo nie ma oleju. I co? To sobie zamknę. Ciekawostka jedna. Ta jest w porządku, a ta widać jest przykurzona w środku. Nie była dociśnięta do końca fajeczka. Świece będą nowe. Tutaj akurat w tym przypadku montuję świeżą uszczelkę. Gdyż jakieś tam podejrzenia. Znaczy ona już widać kurz łapała. Tak. Tutaj jest sucha, a tu widać już łapała kurz. Uszczeleczka nowa. Wszystko dobrze. Ok, składam i lecę dalej z tematem. Założę chłodnicę, a świece można wymienić. Później, ponieważ ich nie ma, nawet dzwonię do właściciela, ustaliliśmy, że świece jednak by sobie chciał założyć nowe. Będą nowe. Można powiedzieć, robota wrze. Filterek powietrza już nowy. Płyn zalany, a widzę troszkę jeszcze pobulgotał, troszkę się odpowietrzył. Już był zalany do pełna, to dolejmy mu. Prosto z flaszki. A w sumie dużo nie brakowało, ale niech tam sobie postoi noc, jakby gdzieś tam jeszcze jakiś bąbelek wyskoczył. Powietrza, rzecz jasna. Składam pucha z filtrem do założenia. Jedna wtyczka, kilka, jak mi pamięć nie mieli w kieszeni, wkrętów. O, jakiś kontrahent nowy. I co? I to sobie złożę. Dziś jeszcze pewnie coś tam pogrzebie. No, jeszcze chwilkę czasu zostało, chociaż już się robi ciemno. I no i co? I dalej, no co ty opowiadać? No i Honda na zewnątrz. Cóż tam się zmieniło? Świece wymienione, wymieniony napęd. Zaraz przejdę do napędu. Założony nowy łańcuszek, zębatki. Sugerowałbym solidne, naprawdę takie konkretne mycie i gorącą wodę. Dlaczego? No troszkę takiego brudu jest, widać starego na nim, ale to pozostaje właścicielowi, gdyż a tak niespecjalnie. Co zauważyłem? Nie wiem, na ile kamera zbiera, ale mocno w nim, czy mocno, no sprzęgło hałasuje po prostu, ale tak to sobie tam pracuje. Całkiem przyjemnie. Łożyska skontrolowane, mimo że właściciel mówił, że mu przód szumi, ale nie jest tu wina łożysk najprawdopodobniej, albo jakieś zawirowanie powietrza lub hamulce. Z tym, że hamulce nie trzymają, bo przód był w powietrzu, kołem kręciłem, wszystko jest w porządku. Płyn wymieniony, hamulcowy, mamy tutaj CABS, także dwa odpowietrzniki z przodu. No cóż, fajny motorek do takiej rekreacyjnej, spokojnej jazdy.